Witajcie kochani na kanale Kociora Mruczka. Po tej stronie Agnieszka. Właśnie przyszłam z pracy, a tu niespodzianka. Przyszła do mnie paczka z Visanto. Przyszła paczka z produktami leczniczymi w takiej postaci jak suplementy. Oczywiście moja niunia jak zobaczyła pudełko, to nie chciała zejść i nie chce zejść dalej. I tu niuncia. I tu mam produkty. Musiałam wyciągnąć, bo mi mruczka nie dawała spokoju. I to są suplementy, jak tutaj widzicie, od Jerzego Zięby. Z firmy Visanto. Kupuję od niego, bo są naprawdę bardzo drogie. Bardzo drogie są, to fakt, ale są dobre. Dają rezultaty z tego, co się bierze. Mam tutaj, widzicie, Alvium, kochani. Jest to witamina A. I tu w skład wchodzi witamina A, ryboflawina i biotyna. Biotyna, jak dobrze wiemy, pomaga na włosy, na skórę. Niunia, ponadto ten preparat Alvium przede wszystkim dobry jest na to, jeśli ktoś ma problemy z łuszczycą. Problemy skórne. Bardzo dobrze pomaga to Alvium. Polecam. Można powiedzieć, że moja siostra ma problemy i w połowie już udało się wyleczyć. Ja też miałam problemy skórne, bo pracuję przy chemii. I to Alvium mi pomogło. Dlatego je kupuję, tą witaminę A. Bo jak wiemy, witamina A to witamina zdrowia też. Pomaga na skórę, na różne takie stany zapalne, jak chociażby łuszczyca. Dla osób, którzy mają problemy, zachęcam do tego. Adek Plus. Tu w tym adku jest witamina K2. D3, witamina A i E. Jak wiemy, witamina E jest witaminą życia. D teraz powinniśmy brać, kiedy jest przesilenie z zimowego na wiosnę, kiedy nie mamy witamin. Witamina A, D3 z K2, a jak wiemy, K2 ściąga wapno, tam gdzie nie powinno się układać, czyli z żył do kości, do paznokci. Witamina A też jest dobra na komórki. Witamina E na skórę. Same dobrocie. Burak i kapusta. Burak jest dobry dla osób, które borykają się z anemią. Jest na przyrost czerwonych krwinek. Wyciąg z buraka. Wyciąg z kapusty jest dobry, jeśli ktoś ma problemy z jelitami. A jak wiemy, zdrowe jelita to zdrowy organizm. Więc kapusta pomaga z jelitami. Naprawdę warto zainwestować trochę pieniążków, wartościowe witaminy, które pomogą utrzymać nam zdrowie, a jednocześnie poprawić też florę bakteryjną i jednocześnie kolejnym produktem to jest produkt Jodolit. Jodolit ma naprawdę ciekawy skład, bo ma skład, tu jest ten skład,
ma skład magnez, witamina C, niacyna, riboflawina, witamina A, witamina B6, cynk, selen, tryzocyna i likopen. Tego nie wiem, co to jest, ale tu selen. Selen pomaga nam oczyścić organizm z toksyn, a przede wszystkim z metali ciężkich, z rtęci, z mózgu. Cynk. Cynk daje dużą chłanialność witaminy A i riboflawina, bo riboflawina to jest witamina A, można powiedzieć. Witamina B to jest... Przepraszam, pomyliłam się. Ale jak to się mówi, pomaga nam witaminę A dobrze rozprowadzić w organizmie. Lepsze działanie jest witaminy A i dłużej się utrzymuje. A ten jodolit przede wszystkim pomaga tym osobom, którzy się leczą jodem lub jodkiem potasu. Lepsze wspomaganie jest tego. Lepiej hormony działają, tarczyca. To są produkty, które zakupiłam u firmie Visanto u Jerzego Zięby. Jestem z tych produktów zadowolona, ponieważ są one wartościowe. Pomagają i dają rezultat, i to szybko rezultat. Chociaż wiem, bo kosztują, bo na przykład za jodolit dałam 95 zł. Za Alvium też 95 zł. To burak i kapusta 95 zł i Adek też tyle kosztuje. Ale się opłaca kupować. Ja z tych jestem zadowolona, bo kapusta wspomaga leczyć jelita, burak anemię, Adek daje odporność, czyści żyły z wapna, lepsza skóra, bo też witamina młodości, jak wiemy, jest witamina E, a tam też jest. Jest to, one są rozpuszczalne w oleju, w tłuszczach, czyli chleb z masłem i to wziąć. One się rozpuszczają w tłuszczach, a w tłuszczach witaminy się powinno brać. To są rozpuszczalne w wodzie, a to w soku, saszetka w szklance soku. Ja ze swojej strony polecam. Nie jest to produkt reklamowany, bo ja to kupuję osobiście, prywatnie, ze swoich pieniążków, dla swojego zdrowia i samopoczucia. Powiem, naprawdę dużo daje. Mam siłę, energię i nie choruję tak często. Ostatnio to prawie rok czasu, jak nie choruję. To wszystko z tych produktów, które zakupiłam. Jestem z nich zadowolona. No i oczywiście dostałam dzisiaj tą paczkę. Podzieliłam się. Na kolejna niespodzianka, jak przyszłam z pracy. Życzę Wam dużo zdrówka i do zobaczenia do następnego razu. Pa!